Chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaproponować taką rozmowę trochę inaczej o Rosji niż zazwyczaj rozmawiamy w Polsce, bo zazwyczaj tak sobie rozmawiamy, co w Rosji się dzieje, czy Rosja Polsce zagraża, jaka jest rosyjska polityka wobec Unii Europejskiej, wobec Polski, wobec Europy, wobec Ukrainy. A myśmy się tak zainteresowali i pomyśleliśmy, że to może być także ciekawe dla Państwa spojrzeć na Polskę w lustrze oczami naszych rosyjskich gości. I oczywiście nie na Polskę w jakimś takim bardzo oddalonym terminie, tylko na Polskę dzisiejszą. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać sobie o tym, jak dobra zmiana widziana jest z Moskwy, ale Moskwy symbolizującej oczywiście perspektywę rosyjską, czy ma dla naszych rosyjskich sąsiadów znaczenie to, co się dzieje w Polsce, czy to jest w ogóle zauważane. Jeżeli zauważane, to przez kogo, w jakim zakresie, czy ma to znaczenie i jak to się wpisuje w szersze procesy europejskie czy zachodnie, które z niezwykłą intensywnością obserwujemy w ostatnich miesiącach i tygodniach. I zaprosiliśmy dzisiaj do uczestnictwa w tej dyskusji trzech wybitnych rosyjskich ekspertów, powiedziałabym takiego młodego, średniego młodego pokolenia, w tym sensie młodego, że jeszcze dużo przed nimi, ale w tym sensie średniego, że wszyscy mają już znaczący dorobek w swoich dziedzinach. I chciałabym Państwu przedstawić pana Iwana Preobrażeńskiego, politologa, publicystę, który publikował w takiej ilości miejsc, że nawet trudno teraz wszystkie wymienić. Między innymi to są Wiadomości, Świat, portal Strana.ru. Specjalizuje się w naszym regionie, w Europie Wschodniej, Europie Środkowo-Wschodniej. Pana Pawła Puczkowa, historyka, wykładowcę wizytującego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Łomonosowa, redaktora książki niedawno wydanej, około roku temu, Michnik Nawalny Dialogi, współpracuje z Partią Postępu, partią pana Nawalnego. I pan Aleksiej Czadajew, kulturoznawca, dziennikarz, założyciel i dyrektor Ośrodka Analitycznego Region Moskiewski. Współpracował od roku 2009 z Centrum Inicjatyw Modernizacyjnych przy Partii Jedna Rosja, którą 3 lata później opuścił. Obecnie jest wykładowcą Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy prezydencie Rosji. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich naszych gości i chciałabym panom przekazać głos do takich krótkich, wstępnych, myślę około 10-minutowych wprowadzeń i potem oczywiście rozmowa, dyskusja z salą. Czy ktoś ma ochotę zacząć? Ktoś musi. Iwan, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Będę mówić po rosyjsku, po polsku rozumiem, ale niestety nie rozmawiam w języku polskim. Dla krótkiego wstępu dobrze by było rozpocząć od historycznej anegdoty. Kiedy ja po raz pierwszy zapoznawałem się, czyli
poznałem panią minister Annę Fotygę. Ona zaczęła nasze spotkanie, że stosunki pomiędzy Rosją a Polską są trudne i ja widzę na waszych twarzach, że to jest na długo, na dłuższy czas, na dłuższy okres. Niedawno dowiedziałem się, że pani Fotyga była autorką rezolucji Parlamentu Europejskiego w zakresie przeciwdziałania zagranicznej propagandzie Rosji i państwa islamskiego w jednym dokumencie i ja zdaję sobie sprawę, że ona przestrzega swoich poglądów ówczesnych i ja podzielam jej poglądy w tym zakresie. Jeżeli mówimy o dwustronnych stosunkach i relacjach, to teraz możemy powiedzieć, że praktycznie tych relacji dwustronnych nie ma. Jeżeli mówimy o ocenach z Rosji na temat Polski, to jest trudniej na ten temat mówić, bo to jest pewne puzzle, w których nie ma pewnych części, niedużo wydarzeń, które mają miejsce w Polsce, mają swój rezonans w Rosji, oddźwięk w Rosji i które zauważane są wśród polityków i to przede wszystkim ostatnio to tak zwany czarny protest w zakresie ustawy antyaborcyjnej na temat aborcji i i to jest temat, który bardzo zainteresował Rosjan i to jest ta kwestia, na którą chciałbym od razu zwrócić uwagę. W odróżnieniu od sytuacji sprzed 5-7 lat w Rosji i w Polsce coraz częściej omawiają i dyskutują na te same tematy. Ja nie chcę powiedzieć i nie mogę powiedzieć, że to są jednakowe dyskusje, czy tożsame dyskusje, że te i czy przyczyny, czy powody ku temu, że dyskusje wobec podobnych tematów się toczą, że są te tożsame czy takie same, ale to, że nasze społeczeństwa i państwa idą jakby równolegle, nie wiem w jakim kierunku, ale są pewnych miejscach się krzyżują te dyskusje i są takie miejsca, których wcześniej podobne, które wcześniej nie było. Ja nie mogę powiedzieć, że to było powiązane, czy jest związane z zmianami politycznymi w Polsce, które to zmiany w Rosji nie zostały uśmiercione do końca i jeszcze nie są omawiane, ale wydaje mi się, że to jest taka ogólnoświatowa tendencja, która jest związana z Brexitem, związana z wyborem Trumpa na prezydenta USA, ze zmianami trendów światowych i w tym też gospodarczych, które oddziałują na Rosję i na Polskę i mają swoją odpowiednią reakcję, które są bardzo podobne po części w pewnych aspektach. Niemniej, mimo tych podobieństw, powrócę do tego, czego rozpoczynałem swoje wystąpienie, stosunki rosyjsko-polskie, relacje rosyjsko-polskie, praktycznie ich nie ma. Istnieje parę takich bolesnych tematów, które są omawiane na szczeblu państwowym. Głównym tematem pozostaje mimo wszystko temat katastrofy smoleńskiej i powrót szczątek samolotu. I wszystko, co z tym związane, to jest tematy poruszane przez polską stronę. Rosyjska strona jest rozdratowana i denerwuje się z tego powodu i nie chce w ogóle tego tematu mówić. I tak samo można mówić o wszystkich pozostałych tematach dwustronnych relacji polsko-rosyjskich. Albo jedna, albo druga strona kategorycznie nie chce rozmawiać na te lub inne tematy. Najlepsze relacje pomiędzy naszymi krajami związane jest z tym, że Rosja i Polska w najbliższym czasie nie będą omawiać pewnych tematów, nawet jeżeli ruch będzie w tym samym czy podobnym kierunku. I Rosja interesuje się polityką zagraniczną Polski nie dotyczącej Rosji i to też trzeba obserwować, warto obserwować. W tym też interesują się w Rosji stosunkami, relacjami polsko-ukraińskimi, na jakim szczeblu, czy może powiedzieć pod jakim poziomem, szczeblem są te stosunki polsko-rosyjsko-polskie, czyli niżej niż zero, poziom zero. I w Rosji, ja myślę, byłoby dobrze i byłoby interesujące dla Rosjan
wiele dyskusji toczących się w Polsce, na przykład dyskusja na temat edukacji. W Rosji też mamy reformę edukacyjną, która nie ma sensu, taka bezsensowna reforma, ale każde doświadczenia zagraniczne i każda dyskusja zagraniczna byłaby dla Rosji potrzebna. Ale w Rosji nic nie wiedzą na temat polskich dyskusji w zakresie reformy edukacyjnej. Nie przeczytałem żadnego analitycznego materiału na tematy polskiej reformy edukacyjnej w środkach masowego przekazu w Rosji i te różne kwestie prawne, które Polska dyskutuje bardzo ostro. Jeżeli jeszcze rok temu od razu po dojściu do władzy nowych władz i nowego prezydenta Rosja się aktywnie interesowała tymi tematami, to obecnie Rosja interesuje się wyborami w innych krajach Unii Europejskiej i Polska jest jakby na drugiej już linii w sensie zainteresowania. W Rosji dokonują ocenę tego, co się dzieje w Polsce i to zależy od sytuacji. Ocenia się bardzo różnie. Jeżeli polskie społeczeństwo, jak mi się wydaje, to jest mój punkt widzenia, może nie do końca obiektywny punkt widzenia, czyli mówi się o tym, że polskie społeczeństwo jest podzielone i są ostre dyskusje na tematy różnego rodzaju, to rosyjskie społeczeństwo już podzielone już dawniej i bardziej podzielone, spolaryzowane i nie ma. Ja myślę, że na tym ja bym zakończył swój wstęp, swoje prowadzenie, bo jeżeli będziemy omawiali konkretne pytania, mimo to, że mamy podobne punkty widzenia czy oceny, ale jednego obrazu rosyjskiej myśli społecznej my nie zobrazujemy tego państwu, że jest jednolite jakieś podejście w rosyjskiej myśli społecznej w stosunku do tych lub innych tematów, czy w ocenie tych lub innych tematów. Dziękuję bardzo. Mnie tak zaciekawiło mnie to takie połączenie pewnej paralelności ścieżki, którą idziemy, z całkowitym odcięciem kontaktów wzajemnych i ten element tej paralelności, w którym są głębokie podziały, chociaż myślę, że procentowo to w Polsce te podziały wyglądają inaczej niż w Rosji, że ta linia w Rosji jest gdzieś tam przy 80 kilku procentach, a u nas no to już jest poważna dyskusja, ale bardziej gdzieś przez środek przebiega. Można. Спасибо. Dziękuję. Zgodzę się z Iwanem. W ciągu dłuższego czasu rosyjska społeczność nie interesowała się szczególnie Polską, w tym też społeczność liberalna, czy kręgi liberalne Rosji nie za bardzo interesowały się Polską, ale zbliżają nas te wspólne problemy, zagadnienia, które się pojawiły. I chcę powiedzieć, że Rosja ma duże doświadczenie we współdziałaniu z reżimami autorytarnymi, i współdziałanie jest, ale nie ma zwalczania, nie ma walki. Natomiast Polska obecnie będzie się uczyć, jak konsolidować zdrowe siły społeczne. To wykorzystuję taką definicję z okresu radzieckiego. I Polska będzie demonstrować, czy demonstrowała jeden z tych modeli, który może być ciekawy i interesujący dla rosyjskiej opozycji. I na bazie tych wszystkich wyzwań i problemów może nastąpić jakieś odrodzenie zainteresowania do dialogu rosyjsko-polskiego i jakiś nowy rozwój stosunków polsko-rosyjskich. Nie myślę, że stanie się to w niedługim czasie i szybko. Myślę, że Rosja i Polska po 1989 roku znalazły się w różnych warunkach. Polska odrodziła swoje państwo, niepodległe państwo, suwerenne państwo i poszła tą drogą,
która to wobec której drogi był konsensus w polskim społeczeństwie. Natomiast Rosja w ciągu tych 20 lat po 91 roku miała do czynienia z tym samym problemem, co Polska, rozbudowa nowego, normalnego państwa demokratycznego. Ale mimo wszystko Rosja ma więcej trudności w tym zakresie. Ona straciła status, straciła imperium i ona musiała znaleźć te motywacje, które już w Polsce istniały wcześniej. Więc nie ma co się dziwić, że 20 lat po transformacji my się znaleźliśmy w różnych punktach tej drogi, która miała być wspólną drogą. I być może my obecnie znajdziemy jakieś nowe punkty, nowe podobieństwa. I Polska jest krajem otwartym, ale zorientowanym bardziej na zachód, a Rosja jest krajem bardziej zamkniętym i mamy dość duże doświadczenia życia w izolacji, a tematy, które mogą nas jakoś w jakiś sposób zbliżyć, to one mogą mieć jakiś kłopotliwy charakter i dziękujemy Kaczyńskiemu, można tak powiedzieć, który potrafił odrodzić zainteresowanie społeczeństwa rosyjskiego, ale mówimy tutaj o społeczności liberalnej, tej części liberalnej, zainteresować tą część liberalną w tymi aspektami, które wcześniej nie były brane na poważnie pod uwagę. Dziękuję. I wstępnych, ja nim przekażę mikrofon. Chciałabym troszeczkę jeszcze takie podpytanie dodać, bo dopiero co rozmawialiśmy w radiu i padła taka teza, że Polska jest postrzegana w aspekcie międzynarodowym jako, no nie jako oddzielny aktor, tylko jako podwykonawca Waszyngtonu, bo z Rosji się patrzy na świat imperialnie i gracze mają znaczenie, a nie pionki i Polska jest pionkiem. Czy to tak? To nie ja, to mówił pro figury i gracze, teraz Paweł mówił. Mikrofon. Ja mówiłem na temat starszego i młodszego brata. W Waszyngtonie starszy brat, a tutaj jakby taki średni i młodszy brat, i którzy dyskutują, kto jest starszy, kto jest młodszy w stosunku do innych braci. Ale wiecie Państwo, ja po pierwsze, w odróżnieniu od Iwana na przykład, ja nie jestem ekspertem do spraw polityki zagranicznej i nie jestem specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych. I w odróżnieniu od Pawła, ja nie należę do tej części liberalnej społeczeństwa rosyjskiego czy inteligencji społeczności rosyjskiej. Ja będę kontynuować temat, który poruszyliśmy w radiu i będę konserwatystą, przynajmniej prezentować poglądy konserwatystów rosyjskich jakby, i będę próbować we wstępie scharakteryzować, ocenić obecną sytuację w Polsce poprzez pryzmat rosyjskich konserwatystów, dla których ten temat, polski temat, kwestia polska jest swoistą zagadką, bo dzisiaj konserwatyści w Rosji, oni przeżywają jakiś wzrost i na całym świecie jest tak zwany rewanż konserwatystów się odbywa. I autorzy i aktorzy i uczestnicy bardziej pozytywnie się wypowiadają na temat Rosji w porównaniu z poprzednikami i możemy, na tej liście jest też Trump, na tej liście obecnie też są francuscy kandydaci na prezydenta i
Wiemy, że we Francji się rozpoczyna kampania wyborcza, prezydencka kampania wyborcza i wielu polityków w różnych krajach politycznych i różne siły polityczne w tychże krajach europejskich, ale jakoś osobno na tym tle wygląda Polska i stoi Polska. Tutaj też do władzy dochodzą konserwatyści, tak możemy to określić. Siły liberalne, które przez dłuższy okres czasu określali politykę. W Polsce oni teraz już nie pełnią władzy, ale polscy konserwatyści w odróżnieniu od amerykańskich czy francuskich nigdy niczego dobrego nie powiedzieli na temat Rosji. I tutaj jest taka schizofreniczna sytuacja, paradoksalnie schizofreniczna sytuacja, bo to, co mówią, o czym mówią polscy konserwatyści, nie na tematy polityki zagranicznej, a na tematy polityki wewnętrznej, to jest bardzo dobrze odbierane przez naszych rosyjskich konserwatystów. I rosyjscy konserwatyści też mówią o tradycyjnych wartościach. Rosyjscy konserwatyści tak oficjalnie coraz częściej zwracają uwagę na Kościół, na tutaj mamy bezpośrednią rolę i większą odgrywa Kościół prawosławny w naszym życiu politycznym Rosji. I jeśli nie będziemy mówić tu o aspektach polityki zagranicznej, to w programie Prawa i Sprawiedliwości możemy znaleźć tam podobieństwo do programu Jedna Partia, Jedna Rosja. Wiele podobieństw znajdziemy oczywiście. I jeżeli mówię, że z wyjątkiem to jest na temat polityki zagranicznej, ale jeżeli ocenić spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy i powstało w związku z tym zaostrzenie w dziedzinie polityki historycznej, to dwa lata temu, kiedy ja napisałem artykuł o Banderze i na temat ONZ, o historii tej formacji, ja wpisałem, że dziwi mnie to, że o Banderze mówią tak negatywnie tylko u nas, ponieważ większa część jego działalności aktywnej była działalnością antypolską, ponieważ on organizował akty terroru w stosunku do polskich urzędników, został skazany na śmierć właśnie w Polsce i ci ludzie, którzy byli jego zwolennikami, oni więcej przestępstw popełnili wobec Polaków, niżeli przeciwko władzy rosyjskiej czy radzieckiej, kiedy ona przyszła na te tereny w 1939 czy w 1945 roku. I dziwiło mi to, że przeciwko rehabilitacji Bandery występują w Moskwie, a nie w Warszawie. Ale teraz jakimś dziwnym trafem wyszło tak, że ta cała argumentacja, którą mieliśmy wcześniej, którą ja przedstawiałem wcześniej, teraz taką argumentację słyszymy w Warszawie wobec ukraińskiej polityki historycznej i polityki w zakresie pamięci historycznej. I rzeczywiście powstaje takie niejednoznaczne odczucie, że mimo to, że jest taki że są pewne negatywizmu deklaracje nowych władz polskich wobec Moskwy, cały czas widzimy w związku z tematem samolotu, poszerzenia NATO i na temat Iskanderów i tak dalej. Niemniej powstaje paradoksalne odczucie, że wielu urzędników na Kremlu, jakby to nie zabrzmiało dziwnie, nowe przywództwo Polski jest do nich mentalne, pod względem mentalnościowym bliższe nowe
przywództwo Polski w porównaniu z tym, tymi przywódcami Polski, którzy rządzili krajem wcześniej. I znowuż, jeżeli weźmiemy dla przykładu Stany Zjednoczone, to widzimy, że w partii republikańskiej jest duża liczba osób, które regularnie mają hasła, rzucają hasła antyrosyjskie i hasła militarystyczne. I w zasadzie na przykład McCain, czym się różni od Kaczyńskiego? Zasadniczo się różni od Kaczyńskiego, jeżeli mówimy o jego wystąpieniach na temat Rosji. Niemniej, kiedy Trump zwyciężył w Moskwie, był otwierany szampan. I nie tylko na Kremlu, ale też w najróżniejszych kręgach i różnych grupach społecznych. W tym sensie bardzo ciekawe jest, żebyśmy mogli popatrzeć na liberałów. Którzy to liberałowie zwykle tak jak gdyby mówili o dialogu, o otwartości, w retoryce propagandowej tych ludzi zawsze były obwinienia, osądy wobec rządu, że władze za bardzo zamykają się na świat, prowadzą zbyt zamkniętą politykę. Jeden z regularnie powtarzających się tematów w rosyjskiej opozycji i zarzutów wobec Putina polega na tym, że Putin jakoby zamyka się na świat i prowadzi politykę oblężonej twierdzy i nie interesuje się tym, jak do niego odnoszą się inne kraje. Co więcej, nie idzie w mainstreamie, w tym głównym nurcie. I jeżeli państwo zauważą to ostatnie wystąpienie, była taka fraza, myśmy nie poszli tą drogą, po której powinniśmy byli iść. Było to takie charakterystyczne jakieś zobowiązanie w liberalnym dyskursie, czyli jakby takie mówienie o tym, co powinno być, mówienie powinnościowe, czyli cały świat idzie po jakiejś drodze, ale są tutaj jacyś wzorowi uczniowie, którzy wspaniale podążają tą drogą, dostają nagrody, czekoladki, a są również tacy, którzy są dwójkowiczami, trójkowiczami, którzy w ogóle nie idą tą drogą i na przykład w związku z tym są na przykład samoloty z pomocą humanitarną, a potem ktoś w ogóle nie idzie, a potem okazuje się, że zostali okłamani i poszli w jedną stronę, a w drugą okazało się, że trzeba było iść w drugą stronę i trzeba było to wszystko obnażyć i również zmusić wszystkich, żeby w wytyczonym kierunku podążali. Myślę, że główna nowość, główna wiadomość tego końca poprzedniego roku i tego roku jest taki, że teza Fukuyamy o końcu historii już zakończyła się, czyli przestała być aktualna, ponieważ okazuje się, że ta teza może zostać anulowana, jeśli chodzi o ten powinnościowy kierunek, w którym wszyscy powinni podążać. Ten jedyny wektor, jednolity wektor rozwoju, który powinien obowiązywać dla wszystkich krajów i co do którego jest konsensus. Zamiast tego jest mnóstwo bardzo złożonych procesów, które wcześniej być może nie były zauważane albo wcześniej były ignorowane. I każdy kraj musi wobec tych procesów znaleźć własną drogę, własną koncepcję. I można rozumieć w tym duchu i Brexit w Wielkiej Brytanii i również wczorajsze wyniki referendum we Włoszech. Z tego punktu widzenia można również rozumieć wyniki referendum w Holandii na temat integracji europejskiej Ukrainy.
powtarza się takie poczucie, pojawia się poczucie wolności, które dla mnie jest takim poczuciem, o, dzięki Bogu, nie ma żadnego jednego słusznego, wytyczonego kierunku, którym wszyscy powinni podążać. I lepiej jest, że możemy sami sobie wybrać, co powinniśmy robić, z kim się przyjaźnić, z kim nie, co robić, jak budować swoje instytucje polityczne, ponieważ wraz z zanikiem mainstreamu zanikło poczucie jednolitego standardu instytucji politycznych. I albo można spełniać ten standard i wtedy dostajemy czekoladkę, a jak tego nie spełniamy, no to wtedy na nas rzucają bomby. I okazuje się, że można to zrobić jakoś inaczej i tę przestrzeń inaczej zorganizować. I dla mnie jest to powód do pewnego optymizmu. Dziękuję. Tutaj jeszcze Paweł, krótkie ad vocem i tak ja poniła. Tak, popatrzałem na niebo i nie widzę, żeby tam jakieś bombardowania się szykowały. Aleksiej polemicznie odniósł się do mojej tezy co do tego, kto co powinien robić. To oczywiście świetnie, ale w 89, 90, 91 roku, kiedy droga rozwoju Polski i Rosji była określana, wtedy był konsensus. Było chyba 6 wariantów Konstytucji Federacji Rosyjskiej i w żadnym z wariantów nie było mowy o reżimie autorytarnym. Wszyscy byli zgodni co do tego, że zamiast reżimu totalitarnego powinna przyjść demokracja i wolny rynek. Historia oczywiście się jeszcze nie zakończyła, ale moim zdaniem twierdzić, że pojawiła się jakaś alternatywna opcja do liberalno-demokratycznej drogi rozwoju, jeszcze jest za wcześnie tak twierdzić. Widzimy, że w tej chwili po prostu część ludności mówi, mamo, nie chcę do szkoły, ale niczego nie proponuje w zamian. Absolutnie niczego nie proponuje w zamian. Kiedy zostanie jakaś propozycja złożona, jakaś alternatywna opcja, to wtedy można mieć taki wybór, no albo na prawo, albo na lewo. Na początku XX wieku taką alternatywą wydawał się socjalizm. I my parę razy spróbowaliśmy, co to znaczy socjalizm, ale pod koniec XX wieku doszliśmy do wniosku, że socjalizm nie jest żadną alternatywną opcją i wszystkie próby zbudowania socjalizmu kończą się deficytem ekonomicznym, obozami czy łagrami. Kaczyński, Orban, Trump i obóz Brexitu pokazują jakiś model alternatywny, model rozwojowy. Kiedy taki model pokażą de facto, to wtedy można będzie mówić o wyborze. Ja do tej pory takiego modelu nie zauważyłem, ale może Aleksiej będzie chciał go opisać. Dyskusji, zadawania pytań, ale też komentarzy, jeżeli Państwo takie macie. Ja tylko tak z poczuciem humoru chcę powiedzieć. Bo właśnie przyleciałam z Londynu i w Londynie jeden z wysokiej rangi wojskowej mówi tak, no teraz Trump, Putin i Berlusconi będą wspólnie robić balangi, więc nie będzie wojny. Dzień dobry. Ja najpierw chciałam zapytać się pana Pawła Puszkowa. On trochę mówił jak Pytia mniej więcej. To znaczy wtedy, kiedy mówił o tym, że co, w poprzednim, nie w tym ostatnim wystąpieniu, ja po prostu nie bardzo zrozumiałam, o co chodzi. Wtedy, kiedy powiedziałam, tak niedokończone było zdanie o życiu w izolacji i jeszcze tam coś było. Chciałabym poprosić, żeby pan jednak więcej powiedział. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy panowie wiedzą,
nie tylko o tym, jaka jest dobra zmiana w Polsce, tylko czy ona jest różna bardzo, głównie w stosunku do Rosji oczywiście. Czy ona się bardzo różni od tego, co było wcześniej, czy nie bardzo różni się od tego, co było wcześniej. Bo mnie, moim zdaniem to jest po prostu różnica ilości niechęci, a nie charakteru tej niechęci. Już wcześniej na przykład wiedzieliśmy, że nie wiem, czy banderowcy zdobyli, oswobodzili Oświęcim, czy kto, tego nie wiem, ale w każdym razie było wiadomo, że to nie Rosjanie, broń Boże, i tak dalej. Wobec czego tego typu wypowiedzi dosyć częste były i mnie się wydaje, że szczególnie po 13, tak? Po 13 już przestałam liczyć roku po Ukrainie, właściwie niechęć do Rosji u nas jest jest dosyć powszechna. Właściwie znaleźć kogoś, kto by tego nie wyrażał, albo kto przynajmniej krytyczną jakąś opinię wyrażał o tym, co o tych stosunkach, które się dzieją, to jest dosyć trudne. U nas jest jedno pismo, które ja znam, to jest Przegląd, który ma trochę inny punkt widzenia. A wszystko jedno dalej, to niezależnie od tego, kto co robi strona ukraińska. I to nie chodzi o Krym, chodzi właściwie o Donbas i Ługańsk. To właściwie jest taki pomysł, żeby zwiększyć w stosunku do Rosji, sankcje w stosunku do Rosji. I to właściwie tak jakby nie było tego Mińska i tak dalej. To jest taka... I czy panowie na to jakoś zwracali uwagę? I druga sprawa, która... Pan Czadajew powiedział o takich podobieństwach pomiędzy tym, co się dzieje w Rosji, a tym, co się dzieje w Polsce. Takich zewnętrznych podobieństwach, bo mówił, że przyczyny żadnej nie ma. U nas jest takie podejrzenie, że właściwie nasze obecne władze są co najmniej na usługach Putina. To nie jest tak, że on w ogóle nie ma. To znaczy, jeżeli nie, oni mogą być właściwie, mogą iść w tym kierunku, nie zdając sobie sprawy, że służą Putinowi, ale służą Putinowi. Takie jest prawie powszechne przekonanie. Chciałam zapytać się, jak panowie na to patrzą i jak panowie patrzą na to, bo panowie, jeszcze to, co pan Preobrażeński powiedział o ustawach antyaborcyjnych. W Rosji aborcja jest, o ile wiem, absolutnie dozwolona. U nas jest absolutnie niedozwolona, ogólnie rzecz biorąc. Więc oczywiście można tą drogę przejść w bardzo krótkim czasie. Nie muszą tak jak u nas iść dosyć długo, ale można to... Ale to też jest pewna różnica, więc nie wiem, czy pan wskazywał taką ogólną tendencję, czy jakieś konkretne takie uwagi. Dziękuję. Dziękuję. Ja proponuję, żebyśmy zebrali kilka głosów i wtedy wrócimy do naszych prelegentów. Bardzo proszę na samym końcu i potem też tak pan. I trzeci głos. Dziękuję. Maciej Łętowski. Ja mam takie pytanie, czy panowie dostrzegają to, co my tutaj, o czym się spieramy w Polsce, to znaczy, że obecna władza, ta konserwatywna Polski, ona przybliża nas do modelu rosyjskiego i do interesów rosyjskich, także w takiej płaszczyźnie, że osłabia pozycję Polski w świecie, w Europie przede wszystkim. Polska jest krajem głównie europejskim. Osłabiając pozycję międzynarodową Polski, w istocie służy neoimperialnym interesom Kremla. To po pierwsze. Po drugie, ta konserwatywna władza w Polsce osłabia polską demokrację. Psuje instytucje polskiej demokracji. No, to także tak stereotypowo powinno służyć interesom Kremla. No i po trzecie, ta obecna konserwatywna władza w Polsce osłabia polską obronność. Nie wchodzą w szczegóły, ale próba zastąpienia nowoczesnej armii pospolitym ruszeniem, no, oczywisty dla każdego generała rosyjskiego
pewnie jest bardzo, bardzo ciekawym eksperymentem. Więc po pierwsze, czy tego typu przemiany w Polsce, tego typu linia konserwatyzmu, która naszym dla wielu Polaków służy interesom Kremla, czy panowie podzielacie ten punkt widzenia? No może liberalny rzeczywiście, za co przepraszam z góry. I druga, i teraz pytanie do was o waszą demokrację. Jeśli słyszałem, że te modele się przybliżają do siebie, to czy nie jest tak, że jeśli ta polityka zagraniczna obecnego konserwatywnej władzy w Polsce osłabia Polskę, to może ta konserwatywna polityka Kremla osłabia Rosję? Może jeśli my osłabiamy naszą demokrację i to szkodzi Polsce, to osłabiając rosyjską demokrację szkodzi się także samej Rosji. Jeśli osłabia się pozycję wojskową, jeśli się wydaje więcej na armaty niż na masło, to szkodzi się także Rosji. Dziękuję. Dziękuję. Tam był głos. Tak, proszę tutaj. Prosiłabym też o przedstawianie. Igor Isajew, ja jestem korespondentem ukraińskiego Jeżyny Dziennika. Korespondent ukraińskiego pisma Dzielowa Stolica. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Polska nigdy w Rosji nie była osobnym przedmiotem zainteresowania i chciałbym rozszerzyć te wszystkie pytania, które były tutaj zadawane, na region i również na kraje bałtyckie, ponieważ to konserwatywne elementy w polityce widzimy również w krajach bałtyckich, na Litwie na przykład, nie wiem czy państwo znają, na przykład ostatnie wybory parlamentarne wygrała bardzo ciekawa partia, która w tej chwili buduje konserwatywną koalicję, która to koalicja o dziwo zaczyna mówić o aborcji. No, tutaj znajomy temat się pojawia. Podobnie, jeśli chodziło o prezydenckie wybory w Estonii, bardzo długo nie można było wybrać prezydenta, teraz jest pani prezydent. To potwierdza, że również społeczeństwa krajów bałtyckich znajdują się obecnie w jakimś ciekawym stanie poszukiwania. Bardzo jest ciekawe, jak z Rosji wygląda to poszukiwanie z punktu widzenia Rosji, która jest tak czy inaczej emocjonalnie związana z krajami bałtyckimi. Tak. To bardzo proszę. Irena Czeczo, redaktor Kieftaro. Bardzo się cieszę, że 6 grudnia 2016 roku idee Fukuyamy zostały jakby obnażone i przez kogo? Przez tutaj siedzące osoby. Możemy mówić o współczesnym konserwatyzmie i radykalizmie i również o poprzednim liberalnym konsensusie. Jak można określić konserwatyzm nie z punktu widzenia polityki wartości, ale z punktu widzenia narzucenia konsensusu wszystkim tym, którzy nie chcą tego konsensusu przyjąć? Jak można ten progresywny trend oznaczyć i w ten czy inny sposób utrwalić, ponieważ ten trend, i tutaj cytuję, jest obliczony na nową dyktaturę. Dziękuję bardzo. Jerzy Nowak, były ambasador Polski przy NATO, a obecnie profesor uczelni Wistula i Stowarzyszeniu Euroatlantyckim. No, chciałem powiedzieć na początku, że lista problemów, która negatywnie wpływa na nasze stosunki, jest długa i nie dotyczy tylko historii, resentymentów, prawda, wzajemnych, ale dotyczy też bardziej konkretnych problemów, jak przystąpienie Polski do NATO i tak dalej. Ale nie chodzi mi o to, żeby tą listę ciągnąć, tylko zapytać się o jeden aspekt.
historycznie rzecz biorąc, niechęci rosyjskie, jeśli dobrze rozumiem, jeszcze dawno, zwłaszcza w XIX wieku, polegały na różnicach spojrzenia między Polakami i Rosjanami na ideę pansłowiańską. No, Polacy byli uważani przez Rosjan generalnie za ludzi, którzy są w jakimś sensie zdrajcami tej idei. Chciałem się spytać, czy w dzisiejszej Rosji ten aspekt pansłowiański nadal jest silny, znaczy nie aspekt, tylko ta myślenie w kategoriach pansłowiańskich jest nadal silne i czy ono odnosi się też do Polski w jakim stopniu. Więc tu bym prosił o to. Ono w Polsce, tak dodam tylko, w Polsce ono właściwie nie jest przedmiotem jakiejś dyskusji, ale wyobrażam sobie, że w Rosji może być w większym stopniu niżeli w Polsce. I to jest, i jeszcze drugie, to już jest krótki komentarz. Mnie niepokoi szczerze, że my ciągle myślimy w kategoriach o tym, co nas różni. No, warto by było też myśleć o tym, gdzie są nasze wspólne interesy, wspólne myślenie, wspólne sprawy kulturalne zwłaszcza i tak dalej. No nie chcę, nie ma ani czasu, ale komentarz mój dotyczy części wypowiedzi pana Czadajewa dotyczące sprawy ukraińskiej, a konkretnie rzecz biorąc Bandery, no właściwie to trzeba by to nazwać bardziej, powiedzmy sobie, UPA czy OUN, nieżeli sam Bandera. I chciałem od razu powiedzieć, że w Polsce to jest bardzo również delikatna sprawa. Tu na pewno też byśmy się różnili. Ja na przykład należę raczej do tych, którzy starają się patrzeć na to bez jakiegoś elementu nacjonalistycznego, choć w oczach mam jeszcze, na tyle jestem stary, że w oczach mam jeszcze widok banderowców, jak przyszli mojego ojca. Bo już miałem wtedy 7 lat, to pamiętałem, prawda? I jak pobili moją matkę i tak dalej. Więc ja się nie kieruję tutaj jakimiś rzeczami. Zresztą ojciec został uratowany, bo był Polakiem, ale też nauczycielem nie tylko polskiego, ale również ukraińskiego języka. I teraz ja chciałem powiedzieć pokrótce tak, że jeżeli pan ma na myśli to, że sprawa krytyki idei banderowskiej czy UPA miałaby być tu naszym wspólnym elementem jakiegoś zrozumienia lepszego, to ja osobiście mam poważne wątpliwości. Dlatego, że krzywda Polaków jest duża i rząd ukraiński, nigdy bym go nie nazwał jakimś neobanderowskim, jak się pisze w tym, co pani wspomniała, przeglądzie i tak dalej, to nie jest prawda. Ukraiński rząd niewystarczająco potępił czystki etnicznej na Polakach. Ale to nie znaczy, że byłaby dobra rzecz, gdybyśmy my tu współpracowali w tej kwestii. Bo tutaj ja myślę, że w jakimś stopniu może u nas jakiś jest jednak element zrozumienia, że ci, którzy krzywdę nam zrobili Polakom, upowcy, to jednak również starali się walczyć o niepodległość również z państwem o charakterze imperialnym, to znaczy ze Związkiem Radzieckim. Więc nie chcę tu już ciągnąć, bo to długo można by tutaj mówić. Nie chcę zresztą zaczynać dyskusji, bo przypuszczam, że tu nie wszyscy, nawet Polacy, by się ze mną zgodzili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Передаю теперь слово вам. Przekazuję słowo. Proszę, panowie. Kto chce rozpocząć? Być może rozpoczynał Iwan Preobrażeński, to może teraz pan rozpocznie. No, bezpośrednio skomentuję chronologicznie, według zasady chronologicznej.
chciałbym skomentować. Niestety nie wszystkich znam z imienia, po prostu będę z pamięci przypominać, co kto z Państwa na sali powiedział i będę się ustosunkowywać do tego. Czyli Putin, Trump i Berlusconi będą się przyjaźnić, a dlatego nie będzie wojny, tak Pani powiedziała. Proszę zwrócić uwagę na Putina. To jest interesująca sprawa, że na tle krytyki Putina, że on jest, reprezentuje reżim autorytarny i to jest cały czas w środkach masowego przekazu taki pogląd przedstawiany. Dużo liderów różnych krajów uważają dla siebie za sprawą honoru jakoś z nim się przyjaźnić, brać udział w jakichś spotkaniach z Putinem, rozmawiać i mieć z nim jakieś relacje. No i tutaj bardziej najbardziej taki jaskrawy przykład z Berlusconiego, który miał tam kłopoty z dziewczynami 18-letnimi lub młodszymi, kiedy to on mówi, no to chodźmy na to łóżeczko, w tym łóżeczku tydzień temu jeszcze spał Putin i tak dalej, czyli coś w tym rodzaju, takie śmieszne sytuacje. I on uważał, że może tym się pochwalić przed tą dziewczyną. I myślę, że fenomen Putina, jeżeli powiemy na ten temat, i nie biorąc w kontekście Rosji w ogóle, ten fenomen Putina, on jest związany z takim zapotrzebowaniem, ja bym powiedział, na tego typu aktora, gracza na scenie politycznej. I jeżeli ktoś ogląda telewizję rosyjską i wiadomości codziennie, to swego rodzaju serial. Jakieś przygody ulubionych bohaterów. I ten serial kręcony jest i transmitowany równolegle z innymi serialami. I taki brak normalnych kadr w polityce europejskiej, że nie ma jakichś jaskrawych polityków, że nawet nie to, że jest moralny zakaz, moralnie zakazany na polityków z charyzmą i to jest związane z rozmowami na temat totalitaryzmu, komunizmu, faszyzmu, koniec końcem. I taki imperatyw moralny, że polityk powinien być taki blady, nie być liderem, nie wyróżniać się, taki no po prostu nijaki, szary jakiś osobnik. I dlatego właśnie powstał ten wiersz na temat pomnik nieznanemu człowiekowi. Jakoś tak chyba brzmiał ten wiersz. I właśnie stąd ci politycy europejscy są tacy, nie mając jakichś jaskrawych cech i właściwości. I swoją drogą być może właśnie konserwatyści znaleźli rozwiązanie w tym, żeby przeciwstawić tym takim politykom liberalnym, politykom liderów może niejednoznacznych, którzy zawsze będą podejrzewani o totalitaryzm, po działania populistyczne, ale to będą i tak zwani jaskrawi liderzy. I ja mówię raz mając na myśli Trumpa, a drugi raz mam na myśli, mówiąc o tym, pana Kaczyńskiego. I ci panowie potrafią zwrócić na siebie uwagę, nawet dla przyciągają poglądy i uwagę widza, którego wydawałoby się, że już niczym nie da się zadziwić. I to jest takie kluczowe działania i to jest polityka show i Berlusconi i on był trzeci wymieniony przez panią na tej liście polityków. A więc chciałbym skomentować bardziej szczegółowo
to, co powiedział pan Nowak, jeśli się nie mylę, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Ważne jest to, że obecnie jakby zanika zrozumienie, że dialog jest wartością, że jest ważny sam fakt dialogu, możliwość wypowiadać się i słuchać, to już nie jest wartością. Niestety, podkreślam. I to jakby koresponduje z tym pytaniem, które tutaj przedstawiała Irina, że to jest nowy monolog, czy nowe narzucanie czegoś, nowoczesne narzucanie czegoś. I ja, jak ona o tym powiedziała, czy ja zaczynam przypominać, czy ja komuś się narzucałem i co komu narzucałem. Ale nigdy czegoś takiego nie było. Nikomu niczego nie narzucałem, żadnej kobiecie. Przynajmniej starałam się nikomu niczego nie narzucać. Jeżeli mnie słuchają, to ja mówię. Jeżeli mnie nie słuchają, to ja obracam się na pięć i wychodzę. Ale ja byłem przekonany zawsze, że dialog jest niezbędny, wówczas, gdy są złe relacje, bo on jest jedynym środkiem, narzędziem, aby zachować te relacje. Bez różnicy, na jaki temat będzie ten dialog. Nawet jeżeli nie będzie o czym rozmawiać, to można porozmawiać na temat pogody, koniec końców. Ale znowuż możemy, że jest taka zasada pomocy psychologicznej, że osoba, która chce popełnić samobójstwo, z taką osobą trzeba rozmawiać, aby się nie zamknęła sama w sobie i żeby ona się nie, po prostu nie odgrodziła od innych i odciągnąć tą osobę od tego pomysłu. W rosyjskiej polityce ja zawsze byłem zwolennikiem tego, aby wysłuchać drugą stronę. Nie tylko słuchać drugą stronę, ale też myśleć z pozycji tej drugiej strony, poprzez pryzmat tej drugiej strony i wewnątrz mnie zawsze jakby istnieje wewnętrzny opozycjonista, który prowadzi ze mną dialog. Tak, mówi. Czyli to taka schizofrenia profesjonalna i ten opozycjonista zawsze przedstawia inny punkt widzenia. Ja zawsze szukam dla niego też argumentacji i w tych publikacjach, w tych czasopismach, które publikują inne punkt widzenia, propagują inny punkt widzenia. To jest dla mnie ważne. Dla mnie jest ważne posłuchać krytyczne uwagi i znaleźć coś racjonalnego w tych uwagach krytycznych i inkorporować te ważne w tej krytyce, żeby inkorporować do swoich poglądów. I ważne jest w Rosji to, że każda władza w Rosji robi to, do czego kiedyś nawoływała opozycja. Na przykład Putin robi dokładnie to, do czego nawoływali w latach 90. narodowcy i patrioci w okresie Jelcyna na przykład. I oni, to nie znaczy, że oni doszli do władzy, ci narodowcy i patrioci, a establishment pozostaje ten sam. Ale działania, wykaz tych działań, to wszystko było ukształtowane i sformułowane przez tą opozycję. Ponieważ to było i tak w sposób można zinterpretować naszą perestrojkę, że to marginalne środowisko dysydentów potrafiło zapewnić porządek dnia dla następnej władzy na tle tej większości sowieckiej. I w moim życiu to już się działo w Rosji dwa razy, a więc rosyjska opozycja, uważam, obecnie mówi o tym, co będzie robić przyszła władza, nawet jeżeli tej władzy nie obejmie ta obecna dzisiejsza opozycja. Jeżeli to będzie osoba namaszczona przez Putina. I dlatego musimy bardzo uważnie słuchać to, o czym mówi opozycja, nawet jeżeli to są jakieś bardzo marginalne środowiska i margines, i że tam nie ma rozsądnych jakichś rzeczy nawet. Poprzez pryzmat, oceniane poprzez pryzmat obecnej sytuacji. I jaka jest jakość tej opozycji? Na ile opozycja, czy to rosyjska opozycja, czy to polska opozycja, czy to amerykańska opozycja, na ile ta opozycja intelektualnie jest odpowiedzialna i ma kompetencje, aby być oponentem do obecnych władz. I analizując program Trumpa,
przez ten pryzmat, ja przeanalizowałem, na ile ten program jest adekwatny do tej sytuacji, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo program był krytykowany za nieprofesjonalizm, za brak kompetencji, ponieważ on nigdy nie był w polityce, nie pełnił żadnego, nie posłał żadnego stanowiska. W Polsce pod tym względem jest łatwiej, dlatego że polska sytuacja to jest taka ustawka, opozycja, władza, opozycja, władza i główne siły polityczne i jedna i druga siła polityczna w Polsce mają swoich ludzi, które mają odpowiednie kompetencje, aby piastować te lubinne stanowiska. Ale z tego powodu w polskim społeczeństwie cały czas jest dyskusja, na ile są wykwalifikowani ludzie piastujący te lub inne stanowiska. I to jest moja teza, że dlatego, aby nie było gorzej, czym się różnią konserwatyści od liberałów, że liberałowie zawsze chcą, żeby było lepiej, a konserwatyści chcą zapobiec temu, żeby było gorzej. I tym się różnią. I liberałowie są optymistami, a konserwatyści to raczej pesymiści. I wewnętrznym zadaniem konserwatystów jest to, jakby nie dopuścić świat, żeby do jakiejś katastrofy. Żeby nie stało się jakiejś katastrofy. I pod tym kątem, jeżeli to wszystko analizować i oceniać, to ja myślę, że... Nie wiem, jak to lepiej powiedzieć nawet, że głównym zadaniem, które trzeba rozstrzygnąć, aby nie doprowadzić do katastrofy, to zapewnić dialog. Czyli dobrze powiedziane było prawidłowo tutaj, że trzeba znaleźć tematy do dialogu, do dyskusji, do dialogu i zadaniem tego dialogu będzie sprzyjanie temu, aby ten dialog nie zaprzestał, żeby on był kontynuowany. A żeby taki dialog był kontynuowany, i był prowadzony, czyli we władzy lub w opozycji muszą być ludzie intelektualiści, którzy potrafią prowadzić tego typu dialog, zaproponują tematy do tego dialogu, będą mieli alternatywne myślenie i to się wszystko udaje w porównaniu. Bycie w opozycji zawsze jest dobre, dlatego że będąc w opozycji zawsze łatwiej mieć wątpliwości. Ja lubię być w opozycji czas do czasu. Byłem w opozycji w swoim życiorysie. Też to mam oczywiście, ale być w opozycji źle, bo jeżeli ty przez dłuższy okres czasu niczym nie zarządzasz, to ty już nie zdajesz, tracisz kontakt z rzeczywistością i nie wiesz, co się dzieje tak naprawdę. A więc strategia i bycia i we władzy, i w opozycji, czyli żeby to było jakoś zrównoważone, żeby była jakaś równowaga po jednym i drugim, to jest bardzo trudne. Dziękuję za uwagę. Wydaje mi się, że to z punktu widzenia Rosji bardzo interesująca uwaga, ponieważ ludzie, którzy piastują władzę i pełnią władzę w Rosji przez pewien czas i nie zamierzają jakoś przechodzić do opozycji. Liberałów i konserwatystów. Ja myślę, że my mówimy w ogóle o innych zjawiskach. Z taką łatwością nazywamy rosyjskich liberałów i polskich tym samym imieniem. I rosyjskich konserwatystów i polskich tym samym imieniem. Wydaje mi się, że to są różne zjawiska i stąd takie pytanie może do dalszej dyskusji do Państwa i do naszych gości. Czy wartości konserwatywne, do których polskie siły konserwatywne, nie tylko te u władzy, ale także inne się odwołują i te wartości, o których mówi rosyjska władza, To są te same wartości, czy to jest pewna figura retoryczna, bo one są przeciwstawione Zachodowi, to jest wspólne, czy to są w ogóle inne zjawiska? Można. Да, только если можно, я отвечу на два вопроса. Я бы ответил на одно и на другое питание, которое было впадло в сали, на сали. И если хочу о изоляции, то я имею на мысли 200 лет польской дороги, польской какой-то особенной дороги России. То есть один из
jedna z części rosyjskiej kultury i to jest dialog na temat, czy my możemy iść tą drogą, którą idzie Europa i świat zachodni, czy powinniśmy znaleźć jakąś swoją szczególną drogę. I te dyskusje są wznawiane co jakiś czas. Można odpowiedzieć różnie na te pytanie, ale ta idea jest bardzo, bardzo popularna. Ten pomysł jest bardzo popularny nie tylko wśród konserwatystów rosyjskich, ale to też ma swój wpływ też na opozycję liberalną. Jest też takie zdanie, że sposobem wyjścia z kryzysu, które są poszukiwane na Zachodzie, to dla nas one nie pasują. My powinniśmy szukać swojego modelu wyjścia z kryzysu. A drugie zapytanie dotyczyło pansławizmu i wydaje mi się, że pansławizm, idee pansłowiańskie, czyli na początku XX stulecia i w połowie, pod koniec XIX stulecia, idee pansłowiańskie to były bardzo interesujące idee, które nigdy nie łączyły i wszystkich narodów słowiańskich. Czechów miał wątpliwości co, dotyczące idei pansłowiańskiej. I był też idee austrosławizmu, czy austrosłowiańskiej. Ale na przykład Iwan Pałacki III na przykład, Czesi zawsze mieli dużo pytań na temat idei pansłowiańskiej i Polacy też mieli pewnie wątpliwości, ale ta idea dobrze pracowała, funkcjonowała na Bałkanach, w krajach bałkańskich, i bo mieli wroga w postaci islamu i Turcji, a z drugiej zaś strony była chęć Rosji w jakiś sposób odizolować Turcję. I idee pansłowiańskie bardzo dobrze tam funkcjonowały, i bałkańskie wojny, i na początku XX wieku, ale też nie do końca zdała egzamin. Idea, dlaczego Rosja powinna walczyć o Serbię w okresie I wojny światowej, być może takie zadanie pytania wygląda głupio, ale to był bardzo dobry metod propagandowy wszystkich przeciwników tej wojny przez cały okres I wojny światowej. I na początku XX stulecia idee pansłowiańskie nie były zbieżne z tym, co rysował Alfons Mucha. Moim zdaniem obecnie idee pansłowiańskie nie są obecne w ogóle, a więc nie mamy o czym rozmawiać w tym kontekście. I wyobraźnia, kto jest swój, kto jest obcy, my przynależni do jednej grupy, kto jest obcy dla tej grupy, takie dyskusje. I jeżeli to są granice jakieś etniczne czy granice kulturowe, to nie w ramach jakichś takich społeczności słowiańskich lub innych, ale przykładów jest dużo. Propaganda stosuje anglosasi, taką definicję anglosasi, czyli mówiąc o zachodniej Europie, mając na myśli Stany i Wielką Brytanię, ale takiej definicji jako Słowianie w tej ideologii obecnie nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym pewnie rozpocząć, pójść w innym kierunku. Ale po pierwsze chciałbym udzielić dużej odpowiedzi, która wydaje mi się, że będzie odpowiedzią na wiele pytań, które zostały skierowane również do mnie. Chciałbym zacząć o podobieństwie kierunków i procesów, które obserwujemy w Rosji i w Polsce. Trzeba zrobić tutaj kilka uwag, moim zdaniem, bardzo ważnych uwag. Po pierwsze, historyczna polityka została wymyślona nie w Rosji, a w Polsce. W Polsce wcześniej pojawiła się jako pojęcie, a Rosja, myślę, że raczej pożyczyła sobie to pojęcie, i to w toku omawiania konfliktu historycznego z Polską. Po drugie, mówimy o tym, że rosyjski reżim, mamy tutaj ludzi, którzy są bardzo długo u władzy, ale powinniśmy bardzo dobrze rozumieć, i akurat tutaj mamy akurat konsensus. Rosyjski reżim po roku 2011 i 2012
tym jest inny. To nie jest ten autorytarny reżim, który do tej pory wcześniej istniał. Musimy rozumieć, że jest to reżim, który stanowił bazę dla stworzenia pewnego systemu wartości. Mówimy oczywiście o systemie wartości w Rosji. Tutaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie dotyczące aborcji. Tradycyjne wartości rosyjskiej rodziny to prawo do aborcji i do rozwodu, więc z punktu widzenia polskiej rodziny to rosyjska rodzina już od dawna jest zniszczona, czy i to dzieje się nie tylko w XX wieku, ale również wcześniej. Więc możemy raczej mówić o sztucznym stworzeniu tradycyjnych wartości w Rosji, gdzie mamy tutaj technologicznie sformułowane cele i rozumiem tutaj to, co mówiła pani Irina. Chodzi o stworzenie wspólnego dyskursu, do którego powinni wszyscy się włączyć. I tutaj mamy różnicę. System rosyjski długo tworzył wewnętrzne konflikty w społeczeństwie i teraz już nie tworzone są konflikty. Teraz mamy system, w którym nie ma konfliktów, a jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, po prostu nie należy do tego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o Polskę, to ja rozumiem, że raczej chodzi o rozstrzygnięcie, czy wszyscy, którzy są przeciw tradycyjnemu konsensusowi, czy oni są członkami polskiego społeczeństwa, czy należy ich być może odrzucić. To jest inny etap, a wcześniejszy etap wobec tego, co w tej chwili obserwujemy w Rosji. I przy tym obraz świata i również pewne wyobrażenie o przyszłości w polskim konserwatyzmie zostało sformułowane nie teraz i nawet nie w czasie poprzedniej kadencji, kiedy bracia Kaczyńscy byli prezydentem i premierem równocześnie. To nie jest ten moment, kiedy Polacy biją się czy walczą o aborcję albo przeciw aborcji. Kiedy mówimy o zestawie tradycyjnych wartości po społeczeństwie rosyjskim, to wtedy nawet władze nie rozumieją czasami, o czym jest w ogóle mowa, już nie mówiąc o dalszej części społeczeństwa. Jeśli chodzi natomiast o to, czy polski konserwatyzm pomaga reżimowi Władimira Putina, chcąc nie chcąc, myślę, że jednak nie w dużym stopniu, ponieważ reżim Putina i osobiście Władimir Putin, to jest też ważna cecha, która jest tradycyjnie zaznaczana, jest kontrrewolucjonistą w dobrej dowolnej sytuacji. Jeżeli nawet w tej chwili w Rosji mamy pseudokonserwatywną rewolucję, czyli stworzenie nowych wartości, to jest to pewna oferta nowego postępu, tylko w inną stronę. Więc nie może Putin jakiś w ten czy inny sposób potwierdzać czy popierać innych konserwatywnych ruchów w innych krajach. Jeżeli chodzi o transformacje wojskowe w Polsce, to myślę, że żaden rosyjski generał nawet w jakimś strasznym śnie by sobie tego nie wyobrażał, ponieważ Putin ten czy inny sposób ujednolicił armię rosyjską, ponieważ wszyscy, którzy nie chcieli być w ujednoliconej armii, okazali się za granicami Federacji Rosyjskiej i albo do tej pory również są poza jej granicami. Więc jest to taki wariant, który został włączony do Rosji w takim wariancie, czy w takiej formie, w jakiej jest, a wszyscy ci, którzy byli gotowi, żeby samodzielnie wojować, znaleźli się w Donbasie. Czyli wszyscy ci, którzy mogliby tworzyć jakieś oddziały samoobrony terytorialnej, zostali oni wyrzuceni z Rosji i nie wszyscy będą mogli wrócić do Rosji. To jest jasne.
Jeśli chodzi natomiast, był jeszcze jeden tutaj poruszony temat. Prosimy o mikrofon. Prosimy mówić do mikrofonu. Nie ma mikrofonu, nie ma tłumaczenia. Zaraz będzie jeszcze jedna. Ale pan powiedział, że rozumie polski. Ale nie wszyscy rozumieją. Da, no nie wszyscy w sali понимają. Ja wam krótko. Nie wszyscy w sali rozumieją. Bardzo krótko pani odpowiem. Chodzi o to, że wszyscy w Rosji, którzy są gotowi, czy byliby gotowi zaangażować się w działania wojskowe, zostali przyciągnięci do konfliktu w Donbasie po tej lub innej stronie, ale może w tej chwili w ogóle nie powinniśmy o tym dyskutować, bo nigdy nie wyjdziemy z tej sali. Jeśli chodzi natomiast o to, w jaki sposób na stosunkach polsko-rosyjskich odbijają się nasze wspólne czy niewspólne problemy, jak Rosja na przykład reaguje na polskie stanowisko wobec Ukrainy. Mamy tutaj dosyć oczywiste stwierdzenie, że jeżeli byśmy mówili z punktu widzenia tradycyjnego konserwatysty, to można byłoby powiedzieć, że Federacja Rosyjska popiera wszystkie zdrowe tendencje, które na szczęście pojawiły się w polskim społeczeństwie i mamy nadzieję, że na pewno doprowadzi to do współpracy, ponieważ poruszamy się w tym samym kierunku i nasze drogi na pewno się kiedyś zejdą. Tak można byłoby powiedzieć, ale takiego konserwatysty w Rosji nie ma, który by tak powiedział. Ani władza nie jest takim konserwatystą, ani nawet konserwatywni propagandziści takiego stanowiska nie zajmują. Dlatego należałoby rozumieć, że ja mówię o pewnych równoległych kierunkach, dlatego że mamy różne pozycje startowe, z których rozpoczęliśmy naszą drogę. Mamy zbieżne procesy, zbieżne tendencje, które obserwujemy w naszych krajach, ale nie możemy zdecydowanie mówić o jednolitym kierunku, w którym poruszają się dwa kraje. Ruchy odbywają się w różnych kierunkach, ponieważ nie mamy w Rosji żadnego projektu potencjalnego przyszłego. Nawet jeżeli mamy tendencję do tworzenia wspólnego dyskursu, do którego wszyscy powinni być włączeni, w tym dyskursie nie ma mowy o tym, dokąd idziemy. Mówi tylko o tym, jak będziemy szli, ale nie mówi, dokąd podążamy. Chyba w Polsce, moim zdaniem, sytuacja wygląda inaczej i będę tutaj oponował wobec tego, co powiedział Aleksiej. I nie sądzę, bezwarunkowo nie sądzę, że można już mówić o końcu historii. Szczerze mówiąc, w ogóle ta teoria Fukuyamy nie bardzo do mnie przemawia. Ale również nie myślę, że możemy mówić o końcu demokratyczno-liberalnego projektu dla całego świata. Myślę, że mamy w tej chwili pewien przystanek na tej drodze. W Rosji ten przystanek zrobiliśmy wcześniej. Polska teraz już hamuje, ponieważ jeśli chodzi o ten projekt, o projekt ruchu naprzód w stronę liberalną, ten projekt miał pewne błędy, ponieważ oznacza, że w wielu krajach znaczna część społeczeństwa tego nie popiera, ponieważ nie wie, w jaką stronę się porusza. I dopóki ta część społeczeństwa nie będzie tego rozumiała, to przynajmniej w krajach demokratycznych taki ruch dalej nie będzie możliwy. Jeśli chodzi o Rosję i o reżim autorytarny, myślę przynajmniej o kraju z tendencjami totalitarystycznymi, chociaż nie ma do tej pory żadnych zasobów, żeby w pełni totalitaryzm nastąpił, to myślę, że w Polsce cały czas jeszcze mamy demokrację, aczkolwiek mamy tendencję w stronę autorytaryzmu. Jest pewne zapotrzebowanie jakby od dołu czy ze strony społeczeństwa na takie tendencje. Jeżeli w Rosji władze mogą ten projekt rozwinąć w dowolnym kierunku, dlatego że są autorytarne, to w Polsce jest to proces znacznie bardziej
obiektywny i rozwinąć go tak jak w Rosji, rozszerzyć na przestrzeni kilku miesięcy, tak jak to było w 2014 roku. W Polsce jest to niemożliwe, dlatego że zmiana jest ta dobra w tym sensie, że po prostu no, ma miejsce. Gdyby nie było zmiany, myślę, że już mielibyśmy dużą wojnę w Europie. I chociaż w Europie nie lubi się o tym mówić, myślę, że jeszcze cały czas jesteśmy dosłownie kilka kroków od wojny. Chociaż jest to niepopularne. Macie Państwo szansę i mamy szansę na kolejną fazę takiej dyskusji, pytań, komentarzy. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Roman Kowalczuk. Należę do grona codziennych obserwatorów Rosji i relacji polsko-rosyjskich. Panowie reprezentujecie w zasadzie różne punkty myślenia o Rosji. Jednak w tym wstępnym słowie przedstawiliście zgodną ocenę relacji dwustronnych polsko-rosyjskich. Ta ocena jest negatywna, z czym nie trudno się zgodzić. Chciałem zapytać panów, jakie każdy z was, jeśli można prosić o odpowiedź, jakie panowie widzicie warunki dla, w kontekście naszego tematu, naszego spotkania, jakie panowie widzicie warunki dla dobrej zmiany w tych relacjach dwustronnych? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę i potem pani ambasador. Ewa Hołuszko, Unia Europejskich Demokratów. Ja chciałbym nawiązać do tego, co mówił ambasador Nowak, bo była mowa o różnych wspólnych aspektach. Przecież cały wiek XIX miał wiele wspólnych aspektów, choćby nie od rzeczy są na terenie Rosji Góry Czerskiego i tak dalej. Czerski, Dybowski i tak dalej. Nawet brat Piłsudskiego przecież spędzał swoje zesłanie na właśnie na obecnie rosyjskiej ziemi. I tam przeprowadzał badania. Myśmy w tej, należy do tej starej opozycji, która zmieniła tutaj, zmieniała, przyczyniła się do zmiany ustroju w Polsce. I myśmy w tej starej opozycji wiele rzeczy, wiele myślenia były związane no, z kulturą rosyjską. O strony kulturalnej dużo żeśmy czerpali z jakichś takich rzeczy rosyjskich. Teraz to znikło. Wraz z tak zwaną dobrą zmianą rzeczywiście jest ta antyrosyjskość wyraźna. Na te trendy kulturalne są przerwane. Czy opozycja rosyjska umie nawiązać do tych trendów, które były? Bo jedynie te rzeczy polityczne rzeczywiście coraz bardziej się nie zgadzamy, coraz bardziej jesteśmy względem siebie, coraz większe są różnice. Ale czy możemy budować coś dla przyszłości na jakichś związkach kulturalnych, na wspólnej przeszłości? Czy takie tendencje są w opozycji rosyjskiej? No w polskiej akurat ta nowa opozycja jakby zapomina tych związków. Dziękuję. Dzień dobry, Agnieszka Magdziak-Miszewska. Ja chciałabym powiedzieć tak, że zgadzam się z taką myślą, że zbankrutowała idea liberalnej demokracji dla wszystkich. Zwłaszcza próba jej instalacji bez zastanowienia się nad kontekstem kulturowym, tradycją, tak, pewnymi cywilizacyjnymi
umocowaniem. Widzieliśmy to bardzo dobrze na przykładzie arabskiej wiosny i entuzjazmu, który również w polskim MSZ-cie wtedy panował, że oto pojedziemy do, nie wiem, do Tunisu, czy pojedziemy do Egiptu i będziemy tam naszymi doświadczeniami z Solidarności się i transformacji ustrojowej się dzielić. Tak, ta idea zbankrutowała. Tak, to prawda, tworzący się reżim w Polsce, reżim rosyjski, to o czym myśli Trump, to są nie te same zjawiska, ale one wszystkie układają się jakby w pewnym wspólnym nurcie, wspólnym trendzie, które bardzo słusznie zostało to powiedziane tutaj przez pana Preobrażeńskiego, że być może odległość pomiędzy elitami, zwłaszcza europejskimi elitami i amerykańskimi elitami, a pozostałą częścią społeczeństwa tak bardzo się zwiększyła, że zaczęliśmy mówić zupełnie różnymi językami. To zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jest ogromnie widoczne, tak? Że farmer ze środkowego zachodu kompletnie nie rozumie, o czym pisze dziennikarz New Yorkera, tak? Bo nie zna tego języka, nie zna tych pojęć. Na to wszystko nałożyła się sytuacja, to jest także kontekst globalny, o którym powinniśmy cały czas pamiętać. To jest to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Europie, to niezwykle przyspieszyło, tak? Doprowadziło do erozji jakby zaufania do elit. Mówię tutaj o falach uchodźców, o tym, z czym nie potrafiliśmy sobie poradzić. Z tym, co jest w jakimś sensie, to jest jakaś ogromna, dramatyczna czkawka po kolonializmie, prawda? Po tym, że kiedyś Europa usiłowała ułożyć sobie cały świat i podzielić go między siebie. Natomiast chciałabym powiedzieć tak, bo tak się zdarzyło, że pracowałam w Rosji pomiędzy 1991 a 1995 rokiem i doskonale pamiętam, przeżyłam najpierw rozpad Związku Sowieckiego, potem dramatyczną obronę Białego Domu, parlament i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam ogromny entuzjazm Moskwian i wielotysięczne manifestacje w obronie demokracji, która została skompromitowana przez samą elitę polityczną rosyjską, ale także nie została nigdy należycie wsparta przez demokracje zachodnie. To jest taka bardzo smutna konstatacja. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Bardzo bym prosiła, żebyśmy w odniesieniu do różnych zjawisk, tutaj do Maćka Lentowskiego przede wszystkim chciałabym zaapelować, jako liberalna konserwatystka, żebyśmy nie nazywali tego, co się obecnie dzieje w Polsce i elity, która Polską rządzi, konserwatystami. Najprościej, gdybym miała powiedzieć, to jest narodowy socjalizm, ale na pewno nie konserwatyzm, który cechuje się przede wszystkim poszanowaniem porządku prawnego, konstytucji, także poszanowaniem mniejszości i to jest zupełnie co innego. W tym sensie można powiedzieć, że konserwatystą był świętej pamięci Lech Kaczyński, ale na pewno nie jego brat i akolici. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Bardzo proszę. Dobry dzień, Mateusz Bajek. Dzień dobry, Mateusz Bajek. Ja już kilka lat obserwuję rosyjskich troli, którzy piszą w polskim internecie. I też przeżyłem kilka lat w Petersburgu, w związku z czym mam bardzo wielu znajomych, którzy na przykład na Sawuszkina i w innych miejscach otrzymali oferty pracy i mam również znajomych, którzy tam zaczęli pracować i do tej pory tam pracują w fabryce troli. I są
tacy ludzie, którzy pracują w Polsce, starają się wpływać na Polaków. Wiem, że tacy są i chciałbym Państwa zapytać, jak Państwo sądzą, co oni dalej będą robić, jak będą się zachowywać w związku z tak zwaną dobrą zmianą, która ma miejsce w Polsce. Jakie będą kolejne ciosy na przykład w stosunku do polskich mediów, sfery medialnej, mediowej. Ci ludzie, którzy piszą u nas ze wschodu, o czym będą dalej pisać, o czym będą mówić? Jako przykład chciałbym Państwu podać informację, że niedawno bardzo popularne jest w ostatnim czasie mówienie na przykład o naszych relacjach z Ukrainą. Jest to zrozumiałe i popularne mówienie jest źle o NATO i źle o Unii Europejskiej. Jak będzie dalej to się rozwijało? Jak będą reagować na to, co robi nasz rząd? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Jan Natkański. Panowie mówią z punktu widzenia kręgów inteligencji, politologów, polityków. Z naszej strony również padają opinie i oceny z takich samych kręgów. Ja bym chciał prosić panów, jeśli to jest możliwe, o podzielenie się opiniami, ale prostego narodu. Zwykłego Iwanowa, Kuzniecowa, bo ja trochę wiem, jak myśli polski Kowalski. Czasy rosyjskie są dla niego odległe, to znaczy czasy PRL-u odległe. Młode pokolenie zostało od niektórej wiedzy o Rosji i Rosjanach odcięte, w tym językowej, chociaż wraca powoli. Dopóki będziemy się tylko przerzucać opiniami środowisk zajmujących się polityką profesjonalnie, to strasznie trudno nam będzie przekroczyć pewne bariery, a może nawet tworzymy nowe. Stąd moje pytanie. Jak to wygląda u Kuzniecowa i Iwanowa? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nim przekażę głos od siebie. Jeszcze chciałabym dodać jedno pytanie, które właściwie tutaj z sali wybrzmiało, bo było to pytanie, czy jest szansa na dobrą zmianę, nie w cudzysłowiu, jeśli dobrze zrozumiałam, w stosunkach polsko-rosyjskich. Było pytanie, o czym będą w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach pisać rosyjskie trolle. W istocie, w jakiejś części to są pytania o to, czy w ogóle Rosja coś od Polski chce? Czy Polska, taka jaka ona dzisiaj jest, jest Rosji do czegoś potrzebna? I tu akurat mówię nie o Iwanowych, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale to jest rzecz odrębna, ale mówię jednak o jakimś zamyśle władzy. Czy taka Polska może się do czegoś przydać? Czy na nią jest jakiś pomysł? Czy to jest po prostu taki ogólny pomysł, że im gorzej na Zachodzie, tym z grubsza lepiej dla Rosji. Dlaczego? Nie wiadomo, bo nie wiadomo, do czego ta Rosja zmierza, ale na pewno mniej widać jej słabość na tle ogólnej słabości. Czy to jest taki pomysł? Czy jednak może być jakiś inny, szczególny, konkretny pomysł na tę Polskę, jaka jest? Bo mnie się wydaje, że w poprzednich latach, przy całej asymetrii naszego dużo większego zainteresowania Rosją niż odwrotnie, był jakiś pomysł na Polskę. Często on się pojawiał. To był pomysł, gdzie Polska ma nie być, na przykład w NATO. To był pomysł, gdzie Polska ma nie mieć wpływów, na przykład na Ukrainie. Były różne takie pomysły. Czy teraz coś takiego jest i może się pojawić? Myśmy skończyli na Iwanie, to może zaczniemy, tak? Trudno powiedzieć, jak przeciętny Rosjanin myśli, czy on coś myśli na temat Polski. Ja myślę, że nie.
Myślę, że jednak nie. Ja dzisiaj już rano na ten temat mówiłem, wypowiadałem się na ten temat, że wielu Rosjan bardzo... Od razu taka uwaga, że w Polsce są różni ludzie i w Rosji też jest wiele różnych ludzi o różnych poglądach, ale wydaje mi się, że Rosjanie mają takie imperialne podejście do świata, imperialistyczne podejście do świata. Jest kilka graczy, którzy jakby sterują innymi graczami. I Polska należy do tej drugiej grupy, czyli takich krajów, którzy nie są samodzielni w polityce geopolitycznej, czyli chodzi, że głównymi graczami są Chiny, Stany Zjednoczone i tak dalej. Ja dużo pracuję z nastolatkami i to są bardzo ciekawe środowisko, bo te dzieciaki z jednej strony są pokoleniem, które dorastało w epoce tej dostępu do różnych rodzajów informacji, ale z drugiej strony to jest pokolenie, które nie chce się wysilać, poznając różnego rodzaju informacje, czy różnorodne informacje. Mam z jednej strony dobrą wiadomość, z drugiej strony złą. Przyszłość Iwanowa, Piotrowa, Sidorowa nie ma żadnych historycznych stereotypów pod względem Polski. I mają jedno podejście, ale... Ja robiłem taki eksperyment, doświadczenie i porównywałem z Niemcami, ale jeszcze mam złą wiadomość, że oni w ogóle nie myślą krytycznie, nie mają krytycznego myślenia. I ta pustka, to pustkowie to w jakiś sposób można wypełnić, mówiąc o Polsce jako przyjacielu, albo o Polsce jako, przedstawiając Polskę jako wroga. Takie mamy edukację w zakresie historii. W Polsce, o ile wiem, nauka i historia, wykładania historii temu poświęca się o wiele więcej uwagi i o wiele więcej informacji na temat Rosji i dlatego w Polsce lepiej znają swoją przeszłość, ale też wspólną przeszłość polsko-rosyjską. Dlatego, żeby powstały jakieś perspektywy do dialogu, żeby przecięty Rosjanin zastanowił się, jak się ustosunkować do Rosji, do Polski i jakie wnioski można wysnuć, to mamy różną dynamikę pod tym względem, a bardzo różną dynamikę i obecnie takie zainteresowanie się pojawia, przynajmniej retoryka działania Kaczyńskiego, one są zrozumiałe dla Rosjan. Być może na tle właśnie tego typu działań w Polsce rozpocznie się jakiś dialog, zapoczątkuje się jakiś dialog, jakaś wymiana, ale wcześniej wymiana kulturowa w drugiej połowie XX wieku była spowodowana nie dobrym życiem, bo polscy intelektualiści myśleli na tym, jak oni powinni pracować w ramach tego reżimu, który panował i sowieccy, radzieccy intelektualiści, jak przetrwać ten reżim. I były powody dla dialogu, żeby można było się nawzajem uczyć, jak przetrwać w ramach tych reżimów. Rozmawialiśmy na te tematy, jak jest u was, jak jest u nas, porównywaliśmy, a teraz sytuację mamy bardzo różną. I my możemy na przykład zobaczyć, jak Polacy się samoorganizują, aby przeciwstawić się autorytaryzmowi. Dwa lata temu jeszcze takiego pytania nie było. Kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj do Polski w 2015 roku rozmawiać z Adamem Michnikiem na temat jego spotkań z Nawalnym, to tutaj w Polsce rządziła Platforma Obywatelska i myśmy myśleli, że Polacy będą nam opowiadać, jak tworzyć i rozbudowywać państwo sukcesu, ale gdy się ukazała ta książka w październiku w języku rosyjskim, to Platforma już nie miała wadze, ale ani na stanowisku prezydenta, ani w rządzie. Już nie było Platformy Obywatelskiej i my raptem zaczęliśmy się lepiej rozumieć. Jeżeli mówimy o czymś i widzimy praktycznie te same realia, taką samą rzeczywistość widzimy. Tak macie na przykład, jak co się dzieje z mediami, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej.
i jakiś jaki model współpracy, jakie modele mogą pracować u was i u nas. I Rosja będzie miała swoją drogę, dlatego że mamy innego rodzaju reżim, on jest w rzeczywistości inny i to jest reżim, jest bardzo popularne słowo, to jest postmodernistyczny reżim, tak my mówimy. I z jednej strony to jest konserwatyzm, czyli tradycyjna rodzina, ale retoryka tradycyjnej rodziny, ona ją propaguje człowiek, który jest po rozwodzie. Pamiętajmy o tym oczywiście. A w Polsce to nieco inaczej, albo nawet nie odrobinę, a bardzo inaczej, wszystko inaczej wygląda. Więcej powodów mamy ku temu, aby rozmawiać, aby dyskutować. No, pomiędzy sobą. Oczywiście, jeśli chodzi o ten dialog, mam taki obraz. Jeżeli bym próbować tak obrazkowo opowiedzieć, jakie mam wrażenie, jakie odnoszę wrażenia, to są dwie osoby, widzę na przykład, idących, zmierzających w tym samym kierunku, tą samą drogą, na przykład do knajpy, ale każdy mówi, że ja idę swoją drogą, nie idę razem z nim, ale wszyscy widzą, że idą w tym samym kierunku i tą samą drogą kroczą i w tym samym czasie, plus minus, ale wybierają się wzajemnie, że oni i taka gra pozorów, że nie są razem. To jest takie pierwsze, odniosłem wrażenie. A w związku z tym nie mogę nie powrócić do hasła na temat idei Pan Sławiański. Ja byłem wśród tych osób, którzy w wieku 15-16 lat publikowaliśmy czasopisma studenckie pod tytułem Slavia i tłumaczyłem właśnie polskich i czeskich dysydentów, które nie były znane dla rosyjskiego środowiska, bo mi się wydawało, że gdzieś potrzebne to powinno zaistnieć w przestrzeni informacyjnej, bo wszystko, o czym myślą Słowianie w językach słowiańskich, to wszystko powinno być opublikowane w jednym jakimś miejscu, w jednym czasopismie. I trzecie wrażenie, które odniosłem w związku z powyższym, jeżeli było jakieś potknięcie tego liberalizmu, tego, to potknięcie było na kulturze, czy w kulturze. Dlatego, tak jak wcześniej, potknął się ten właśnie proces komunistyczny. Czyli komuniści potknęli się na tematach historycznych, kulturowych i była swoja specyfika. Komunizacja Polski bazowała na stosunkach, miała kłopot ze stosunkami między narodami i nie był to problem stosunku Polaków do komunizmu, a stosunków Polaków do Rosji. I już to określiło, czy wpłynęło na to, jakie Polacy mieli stosunek do komunizmu. I to takie podobne rzeczy my obserwujemy obecnie, że nie sukcesy arabskiej wiosny, kolorowych rewolucji, o których mówiliśmy, to są oczywiście, że ten przystanek, jak to określił Iwan, rewizja, analiz błędów, krytyka i samokrytyka, jak o tym się mówiło w okresie Związku Radzieckiego. Niech liberałowie zorganizują swój zjazd i przeanalizują to, co się działo. I ja nawołuję do takiego sprawozdania lidera wszechświatowej partii liberalnej. Zbyt mało uwagi zwracali liberałowie na kultury i liberalny mainstream jakby zignorował kultury tak samo jak przedtem komuniści i uważając kulturę czymś nieważnym i który lekkostrawnym, że tak powiem. I dlatego machina globalizacji, ona była prowadzona równolegle z LGBT
i walka o prawa mniejszości różnego typu. To wszystko toczyło się obok właśnie globalizacji, ruch zielonych i tak dalej. To były takie machiny liberalnego mainstreamu w zakresie przetrawiania czy strawiania kultury. I aby można było ją zastosować, zainstalować w ogólny format, do ogólnego, wciągnąć do ogólnego formatu. Ale kultura jest tym czymś bardzo trudnym do przerobienia i dla standardów komunistycznych, i dla standardów liberalnych, bo oni się liczyli na to, że ci, którzy będą popularyzować kulturę, będą w stanie ją promować dalej. Jeżeli jest jakiś zwycięzca, taki zwycięzca w tych procesach, które mają miejsce teraz, to tym zwycięzcą jest po prostu kultura. Kultura, która ma swoje plusy, swoje minusy, bo to nie do końca jest takie pozytywne określenie, pozytywna definicja, bo my zawsze mówimy o kulturze w pozytywnym kontekście, bo kultura ma potężną inercję przeciwstawiania się, przeciwdziałania i w tym kontekście kultura dość często przeszkadza działaczom politycznym, ruchom politycznym w osiągnięciu jakiegokolwiek rezultatu. I bardzo ciekawe pytanie na temat tego, co myśli Kuzniecow i Kowalski. Kiedyś zadałem takie pytanie swoim studentom, aby oni zaproponowali takie krótkie opowiadanie, nie na temat historii, bo ja mam lekcję, wykładam strategię zarządzania państwem, zarządzania państwowego. I jak się stało tak, że 4 listopada świętujemy wygnanie Polaków z Moskwy, to jest nasze ogólnonarodowe święto. Jak tak wyszło, jak tak się stało? A na początku XVII stulecia to Polacy weszli do Moskwy i Polak pretendował na tron rosyjski, a pod koniec XVIII stulecia Rosjanie dokonali podziału Polski, rozbioru Polski i polskie próby jakoś temu przeciwdziałać, nawet z użyciem siły wojskowej, nie odniosły powodzenia. I ja postawiłem takie pytanie, nie zwróciłem się tym pytaniem nie do historyków, nie do politologów, a do przyszłych menedżerów państwowych, urzędników państwowych. Dlaczego Rosja na początku XVII stulecia nie mogła się przeciwstawić Polakom, a natomiast Polacy niczym nie mogli się przeciwstawić Rosjanom pod koniec XVIII stulecia? Co się stało w przeciągu tych półtora stulecia? Oni powiedzieli tak, że w tym czasie, czy w międzyczasie Rosjanie, to był geniusz Piotra Wielkiego, że oni wybudowali machinę policyjnego państwa, która to machina potrafi kraść zachodnie technologie, wprowadzać, wdrażać je w Rosji, ignorując jakikolwiek sprzeciw społeczeństwa, czyli oddolną demokrację tak zwaną i jakąkolwiek kulturę, inercję kulturową, czyli kulturną, opozycję kulturową, która by mogła temu przeciwdziałać, czy zaproponować coś innego. Czyli poprzez przejęcie innych technologii ruch do przodu. I to się stało tą przewagą cywilizacyjną, która nie tylko wyrównała te pozycje Rosji i Polski, a Rosja się zamieniła w centrum imperialne, zamieniła się w imperium, a Polska potrafiła w niewolę tegoż imperium. I to jest wybudowanie tej wojskowo-policyjnej machiny. To jest ten wynalazek Rosji. To właśnie na to zwrócili oni uwagę. I my doceniamy tę naszą machinę wojskowo-policyjną, nawet wówczas, gdy jakaś jej część uderzy nas dosyć mocno w głowę, dosyć mocno po głowie. Bo nie jest ta machina nie jest doskonała. I co więcej, ona cały czas jakoś przychodzi się po przyjeżdża i własnych obywateli
tłumi własnych obywateli, tłumi własną kulturę i tym też demokrację liberalną. Ale znowuż chcę powiedzieć, że wdrażanie komunizmu nie tylko w Polsce, ale i u nas w Rosji nie udało się i liberalny mainstream też nie doszedł do skutku ani u nas, ani w Polsce. I myślę, że jeżeli mamy o czym mówić, to powinniśmy o czymś mówić, to powinniśmy mówić o kulturze, którą wcześniej ignorowano, a ona zawsze była zwyciężczynią i zawsze przeciwko każdemu wielkiemu procesowi, który udaje, że kultury w ogóle nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się. I koledzy powiedzieli dużo i bardzo ładnie. Jeżeli ja zapomnę odpowiedzieć na czyjeś pytanie, to bardzo trudno wszystkim pamiętać. Chciałbym od razu zacząć bardzo od krótkiej uwagi dotyczącej wystąpienia Aleksieja i wskazać na wiersz Aleksieja Tolstoja o porządku na Rusi w Polsce. Chciałbym po prostu zamknąć tę dyskusję, której nie lubię. Tam są takie wiersze dotyczące kozaków i Polaków. Było to za szybko, proszę Państwa. Polacy i kozacy, kozacy i Polacy nas biją, a my jesteśmy bez cara jak raki i trapimy się na mieliźnie. Więc można byłoby powiedzieć, że chodzi tutaj o stworzeniu w Rosji jakiegoś trudnego, zamordystycznego systemu. Także na początku chciałbym odpowiedzieć na pytanie pani Katarzyny. Mam, myślę, dosyć dobrą tutaj odpowiedź, która dotyczy właśnie również o rosyjskich troli internetowych. Będzie mowa, ci trole będą pisać to, co im się powie. Oni sami nie tworzą swojej agendy, a rosyjski system propagandystyczno-informacyjny, jeżeli można krótko to opisać, jest bardzo prosty, czyli stworzyć maksymalny chaos i destrukcję wewnątrz Unii Europejskiej. Tak samo jak i gdzie indziej, dlatego że teoria współczesnego Kremla polega na tym, że najpierw Amerykanie tworzyli pewien kontrolowany chaos, a teraz myśmy nauczyli się to robić. W związku z tym moja odpowiedź na pytanie pani Katarzyny będzie taka, że Polska nie jest partnerem dla współczesnej Rosji i nie stanie się partnerem tak samo i nie będzie przeciwnikiem i nie jest przeciwnikiem. Natomiast Polska jest idealnym państwem, szczególnie w obecnym stanie i do tego wniosku doszły władze rosyjskie gdzieś w 2006 roku, że idealnym państwem, żeby burzyć wszystkie struktury i wszystkie te relacje, które Rosji się nie podobają. Poprzednio Polska Zakaczyńskiego zburzyła plan unijny dotyczący Azji Środkowej i łączenia jej z Unią Europejską. W tej chwili Rosja może przyklasnąć tylko planom, które są jakoś tam skierowane przeciwko Ukrainie czy NATO i tak dalej. Więc jeżeli ta machina propagandowa będzie w ogóle w jakiś sposób pracować, to będzie przede wszystkim pracować w stronę naruszania relacji z Ukrainą i w stronę tworzenia chaosu. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące tego, no, jak myślą prości ludzie. Nie znam prostych ludzi. Każdy człowiek jest złożoną osobowością. Nie mam pojęcia, czy jest ktoś taki jak prosty człowiek. Jeżeli chodzi o sondaże opinii, to sondaże opinii na temat Polski w Rosji nie ma. Jeżeli zaczynamy w ogóle przechodzić do rozmowy takiej, co mówi ten
co mówi Kuzniecow, czy jakiś inny szeregowy Rosjanin o Polsce, może powiedzieć tak, Iwan Susanin, polskie jabłka, a jeżeli ma ponad 40 lat, to może polskie meble, meblościanki. O Dzierżyńskim też nie powie, bo często nie wie, że Dzierżyński był Polakiem. Nie wspomni o pomnikach Armii Radzieckiej, jeżeli nie jest aktywnym konsumentem propagandy. Może coś tam jeszcze ze szkolnej nauki literatury. Ja myślę o tym, że w jakichś tam powieściach może Polacy byli wspominani, które czyta się w ramach lektur szkolnych. Na przykład Lew Tołstoj dosyć negatywnie pisał o Polsce, więc tutaj to może być ewentualnie taka wiedza, ale za granicę tej wiedzy nie wykracza się na ogół. Jeśli chodzi o tak zwanego przeciętnego Rosjanina. Wracając do rozmowy o potencjalne zmiany na linii Rosja i Polska, jeżeli chodzi o dyskurs, o który pytała pani Iryna, jeżeli on będzie się pogłębiał i rozszerzał, i tutaj myślę, że w pełni mogę się zgłosić z tym, że nie możemy mówić o współczesnej polskiej władzy, że są to konserwatyści, ponieważ mówimy raczej o populistach w takim klasycznym rozumieniu i rosyjski reżim jest również populistyczny na swój sposób. Więc tylko w sytuacji, gdyby rosyjski reżim również z pozycji postmodernistycznych zacznie przekształcać się w reżim, który ufa i wierzy w swój projekt, wtedy może być albo zbliżenie z Polską, albo bezpośredni konflikt, w zależności od aktualnej sytuacji w danym momencie. W przeciwnym razie Polska będzie nadal ignorowana. To jest bardzo ciekawa i wygodna pozycja dla Polski. Rosyjska dyplomacja bardzo lubi, kiedy z jakąś tam stroną można w ogóle nie rozmawiać i nie jest to zawinione przez Rosję. Bardzo dziękujemy. I pan Preobrażeński na początku powiedział, że nie powie nic o wraku samolotu. Chciałabym zapytać się, dlaczego Rosja ten wrak trzyma? Czy to ze złośliwości, czy jest do czegoś potrzebny? Bo nasze władze chcą tam bardzo znaleźć trotyl, więc jak nie znajdą, to pewno też będą zadowolone. Dobrze by było, żeby on ten wrak do nas wrócił. To, chyba, że to jest jakaś ważny złom i można go sprzedać. No nie wiem. Dziękuję. Myślę, że nasze władze po prostu nikomu nie ufają, nikomu nie wierzą i w związku z tym, jeżeli zostanie przekazany wrak, na pewno będą takie opowieści, że coś tam było i w żaden sposób nie można już na to wpłynąć. Więc myślę, że w tym sensie po prostu jest taka logika, żeby jak najdalej od tego grzechu, czy od tych złych rzeczy się trzymać. I myślę, że jaki tutaj jest w tej chwili stosunek do tej sprawy? No tak, rzeczywiście obecnie ten temat samolotu jest wykorzystywany w kolejnej antyrosyjskiej kampanii. I po co będziemy pomagać tym, którzy prowadzą propagandystyczną kampanię, propagandową kampanię przeciwko nam? Przecież nie chcemy im dodawać paliwa. Ja zgadzam się, ale myślę, że ta logika raczej wyjaśnia, dlaczego na samym początku ten wrak nie został przekazany. Myślę, że po prostu wrak samolotu jest kompletnie czymś nieinteresującym dla władzy rosyjskiej, a ponieważ polska strona aktywnie tego żąda,
w związku z tym jest to coś ważnego, więc jest to nagle jakiś zasób, który można na coś wymienić albo można wykorzystać do destabilizacji sytuacji politycznej w Polsce albo wykorzystać w jakimś momencie, kiedy będzie akurat dobra atmosfera, żeby polepszyć, powiedzmy, stosunki z Polską, jeżeli będzie taka potrzeba chwili. W tej chwili oddanie wraku bez uzyskania czegoś w zamian po prostu nie ma sensu i myślę, że takie są pragmatyczne pozycje, takie cyniczne pozycje władz rosyjskich. Kwestia śledztwa sama w sobie nie interesuje władz rosyjskich, ponieważ władze mają już na ten temat dawno swój pogląd. Dziękujemy. Że na tym samolocie nasza dyskusja się kończy, chociaż daleko nie koncentrowaliśmy się tylko na tej jednej kwestii. Ja się w pełni zgadzam z tą oceną, dlaczego samolot nie wraca, plus jeszcze jedna. Jest jeden człowiek w Rosji, który może podjąć tę decyzję i na jego biurku naprawdę jest dużo innych teczek i jest dużo ludzi, którzy chcą dużo zupełnie inne teczki mu na wierzch położyć, a nie akurat kwestie samolotu. I to też jest jedna z przyczyn. Ja bym chciała wszystkim podziękować i na sam koniec zwrócić uwagę na taką nutę, która tu jednak wybrzmiała. I muszę powiedzieć, że ja się w pełni zgadzam z wieloma rzeczami, Aleksiej, nie zgadzam się, ale z tym się bardzo zgadzam, że przy tak trudnej sytuacji i przy fakcie, że czy się ignorujemy, czy idziemy równolegle i staramy się nawzajem nie zauważać, cokolwiek usiłujemy zrobić, to jesteśmy obok siebie i tego się zmienić nie da. W związku z tym takie rozmawianie ma sens, nawet jeżeli jest po prostu procesem i nawet jeżeli nie za bardzo wiadomo, co będzie dalej, jaki można mieć z tego dzisiaj uzysk. Po prostu, żeby taki kontakt podtrzymać i żeby zmniejszyć tą przestrzeń do wzajemnej manipulacji, bo oczywiście jak nie ma kontaktów, to ta przestrzeń rośnie, a ilość ludzi, którzy z własnego doświadczenia mogą powiedzieć, to jednak wygląda trochę inaczej, zaczyna się zmniejszać. I tym chciałabym podsumować i wszystkim za tę dzisiejszą rozmowę podziękować, bo to też jest jakaś forma dialogu. Bardzo dziękuję. I wam большое спасибо.